Okej, jedna szybka wskazówka, jak pracować bardziej efektywnie, kiedy czujesz, że twoja energia, twoje skupienie zaczyna schodzić z dół. Powiedzmy, że wypiłeś kawę i ta kawa powoli zaczyna przestawać działać, albo już przestaje działać, zaczyna przestawać działać, to w ogóle nie jest dobre zdanie. Przestaje działać i jest dosyć za wcześnie, żeby wypić drugą kawę, jeżeli zrobisz to, co ja piję dwie kawy dziennie i staram się mieć taki odstęp 5 godzin między jedną a drugą kawą. I często, kiedy zjem posiłek, moja energia zaczyna spadać, już zaczynam się robić senny. Więc co zrobić w tym przypadku? Siedzieć dalej i się zmuszać? Nie, wstań. Wstań. I masz dwie opcje. Albo iść się przejść, na przykład wokół bloku, iść wyrzucić śmieci, iść z psem, nie wiem, przebiec się, o właśnie, polski język, trudny język. I naładować się troszeczkę energią, 15 minut, jeżeli masz okazję. Jeżeli nie, jeżeli musisz pracować, wstań. Wstań i zacznij pracować na stojąco. Ja niestety nie mam biurka, który mi umożliwi pracowanie na stojąco, dlatego co zrobiłem? Wziąłem deskę do pracowania. Wziąłem deskę do pracowania. Wiem, że niektórzy z Was zaczną się śmiać, haha, on pracuje na desce za głupek. Ty jesteś głupek, bo ja robię swoją pracę, a ty nie, prawdopodobnie. Więc pracuj z tym, co masz. Bądź jak MacGyver. Musisz być życiowym MacGyver. MacGyver nie miał całego sprzętu, który by potrzebował, żeby stworzyć jakąś rzecz lub zrobić to, cokolwiek musi zrobić. On pracował z tym, co miał, co znalazł pod ręką. I to samo ty powinieneś zrobić w swoim życiu, jeżeli chcesz coś osiągnąć. Ja wyciągnąłem moją deskę do pracowania i zacząłem pracować na stojąco. I w tym momencie magicznie, bum, zacząłem się budzić, zacząłem pracować, zacząłem być bardziej efektywny i jakby się rozbudziłem, tak? Krążenie krwi mi się poprawiło i od razu zacząłem pracować bardziej efektywnie. I nie tylko ja to robię, bo ja zauważyłem, że moi mentorzy to robią, zawsze się zastanawiam, dlaczego oni pracują na stojąco. Zauważyłem, że The Rock, Dwayne The Rock Johnson też pracuje przy swoim biurku, który potrafi zmieniać poziom, tak? Czyli albo się podwyższa, albo się podniższa, jeżeli na przykład się zmęczy i musi popracować na siedząco. Większość czasu on pracuje na stojąco i teraz już wiem dlaczego. I zresztą są badania naukowe, które sugerują, że rzeczywiście pracujemy efektywniej na stojąco i jesteśmy też w stanie spalić więcej kalorii. Więc nie ma wymówki, jeżeli się czujesz zmęczony, że czujesz, że twoja energia idzie w dół, zacznij pracować na stojąco, albo zacznij czytać książkę na stojąco, zacznij się ruszać, zacznij ruszać swoje ciało, bo w momencie, kiedy zaczynamy siedzieć, zaczynamy tracić energię. Więc jeżeli chcesz więcej energii, musisz się ruszać. Niestety wielu z nas pracuje przy tym biurku, wielu z nas pracuje w samochodzie, czy tam jeździ samochodem i później się dziwi, dlaczego nie ma energii, czy tam ma problemy ze zdrowiem. Więc nie ma wymówki, pracujemy dalej, ja pracuję dalej przy mojej desce. Niedługo tutaj pojawi się lepsze biurko, które pozwoli mi robić, że tak powiem, manewry góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tak czy inaczej, wracamy do pracy. Trzymajcie się, ja Wam życzę miłego dnia.